Rozmawiamy z Tomaszem Jabłońskim po przegranym pojedynku w półfinale międzynarodowego turnieju imienia Feliksa Sztama z Ireneuszem Zakrzewskim. Możesz nam powiedzieć, co się stało w ringu, bo na pewno wielu kibiców w Polsce jest mocno zaskoczonych tym, że przegrałeś ten pojedynek. No niestety nie udało się wygrać, zdrowie trochę zawiodło, kontuzje odnowiły się już na obozie, coś moje zdrowie zawodzi, po prostu już na obozie czułem się bardzo źle, trener to widział. Myślałem, że nie wystartuję na tym turnieju, ale troszkę się poprawiło przed wyjazdem i trener mnie namówił, żebym po prostu wystartował, spróbował, że w razie czego jak będą gorsze dni, to nie będę walczył dalej. Spróbowałem, no czułem, że po prostu już kontuzje barków też, byłem bardzo wolny, spięty, nie wiem co się dzieje z moim organizmem dokładnie. Chciałbym dokończyć badania te moje z hormonami, bo czuję, że coś po prostu organizm wariuje i strasznie źle reaguje. Odłącza mnie z prądu, tak naprawdę nie mam siły, nie jestem tym samym zawodnikiem co kiedyś. Muszę po prostu albo się zregenerować, albo zrobić badania do końca i po prostu wiedzieć, na czym stoję. Czyli na ten moment nie możemy powiedzieć, że bierzesz pod uwagę na poważnie start w Mistrzostwach Europy, wszystko zależy od decyzji lekarzy, tak? Dokładnie, no i też nie wiem, czy trener bierze mnie pod uwagę na wyjazd ten. Teraz chciałbym trochę odpocząć, chociaż z parę dni, żeby właśnie wrócić do zdrowia, bo czuję się bardzo osłabiony. No i muszę też porozmawiać z trenerem, bo nie wiem, jak on widzi po prostu te Mistrzostwa Europy, czy w ogóle bierze mnie pod uwagę. Z drugiej strony stoczyłeś wcześniej dwa pojedynki, dwa wygrałeś, przeboksowałeś te pojedynki w dosyć dobrym tempie, ale tutaj rzeczywiście w tym trzecim pojedynku zabrakło także sił, co w kontekście twoich wcześniejszych startów w lidze WSB troszkę dziwi, bo tam boksowałeś płynnie przez 5 rund i tych problemów raczej nie było, prawda? No dokładnie, więc tutaj też tak sam trener z Karlina, który mi pomagał w narożniku, bo trener Huberty i trener Barański nie stali nam z przyczyn po prostu, żeby nikogo nie wyróżnić, dobraliśmy trenerów, ja dobrałem trenera z Karlina, sam widział, że mam płytki oddech, cały czas nie jestem zmęczony w narożniku, tylko widział, że nie jestem w stanie zerwać po prostu się. Nie jestem zmęczony w ogóle, więc prąd był, w sensie tlen był, a nie było tego czegoś, żebym mógł uderzyć szybko, nie było dynamiki takiej. No czułem po prostu się wyłączony trochę w tej walce. Nie było reakcji tak odpowiedniej, widziałem jak cios leci, bo akcentował ten lewy prosty, bo widziałem go, a nie mogłem po prostu zareagować dobrze, więc po prostu coś zawodzi niestety teraz w tej chwili. Czyli już ciebie oceniliśmy, a teraz pora, żebyś parę słów powiedział, ciepłych słów chyba myślę na temat swojego przeciwnika, bo Irek Zakrzewski w krótkim czasie rzeczywiście wszedł do ścisłej czołówki kategorii średniej w Polsce i dzisiaj rzeczywiście za ten występ należą mu się brawa, uznanie. Tak, należy mu się brawa, jest bardzo niewygodnym zawodnikiem, to od tego trzeba zacząć, boksuje do tyłu z kontry, na pewno dużo zawodnikom nie pasuje i jest ciężki do boksowania, ma styl i myślę, że może z tym stylem też powalczyć o jakieś medale na Mistrzostwach Europy, więc jeżeli trener Hubert zadecyduje, że on ma jechać czy ktoś inny, na pewno nie będę ograniczał nikogo i nie będę się o to kłócił, bo wiem, że po prostu oni też są na bardzo wysokim poziomie i też zasługują na to, więc w pełni zgodzę się z decyzją Huberta Migaczewa i będę życzył im jak najlepiej, tak? To jest rywalizacja między nami, jesteśmy kolegami wszyscy razem, czy z Kamilem Gardzielikiem, czy z Igorem Zakrzewskim. Cały czas się kolegujemy, normalnie jest rywalizacja, ale sportowa i to jest fajne, bo możemy się podciągać nawzajem, tak? W Polsce po prostu mamy wysoki poziom w grupie, więc każdy między sobą przyjeżdża na łódź przygotowany, bo wie, że ktoś mu depcze po piętach i mnie to motywuje bardziej, myślę, że ich też motywuje i będziemy się podnosić nawzajem, więc myślę, że Irek też przez to, dzięki temu zrobił takie postępy w ostatnich czasach. Kiedyś rozmawialiśmy, narzekałeś, że miałeś bardzo, masz w zasadzie krótką jeszcze jak do tej pory karierę, cały czas się uczysz boksu, ale możemy powiedzieć, że masz już pewne doświadczenie wyniesione głównie z walk w lidze WSB. Huzars byli aż w ćwierćfinale, co niektórych mocno zaskoczyło. Powiedz mi, co faktycznie zmieniło w twoim boksie, na ile zwyżkowały twoje umiejętności po tych startach? Czy widzisz rzeczywiście poprawę w twoim boksowaniu właśnie po tym doświadczeniu zdobytym podczas startów w WSB? Tak, widzę poprawę, mam większy przegląd walki, po prostu trochę więcej widzę, już w tej walce spokojniej trochę boksuję. Chociaż tu ciężko mi trochę się przestawić na te trzy rundy, żeby wejść od razu mocnym tempem, bo wiadomo, tu są
te maszynki, to punktowanie też jest dziwne, w sensie nie pasuje mi, bo wiadomo, że jak się atakuje, wywiera się presję, też łatwo się nadziać na kontrę i to punktują i ciężko to nadrobić. Bardziej mi pasuje zawodowe punktacja, bo jeżeli przegram nawet pierwszą rundę, to nie przegram jej 5-1 i ciężko tego nadrobić, tylko jednym punktem i wiem, że po prostu w drugiej rundzie już się rozpędzę i po prostu mogę to nadrobić w każdej chwili, tak? Trochę mi to nie pasuje, ale chcę się przestawić szybko do tego. Dało mi to WSB, to że więcej widzę właśnie w tej walce, jestem bardziej pewny siebie, bo wiadomo, że psychika wzmacniają starty udane jeszcze z dobrymi zawodnikami. No i mam nadzieję, że przyniesie te rezultaty też właśnie w ringu amatorskim i uda mi się właśnie zdobyć jakiś medal jeszcze na poważnej imprezie. Ostatnia kwestia. Za kilka tygodni przestaniecie boksować w kaskach. Ty już masz doświadczenie właśnie z ligi WSB, jeśli chodzi o boksowanie bez kasku. Powiedz, jaka jest różnica? Wolisz boksować w kasku czy bez? Ogólnie wolę boksować bez, bo jest większy przekrój, większy przegląd całej walki, więcej się widzi, nie przeszkadza, ale też sobie ciężko mi jest wyobrazić sobie turniej, na przykład Mistrzostwa Świata, gdzie jest 5, 6 walk, może 7 bez kasków, gdzie wiadomo, że są zderzenia głowami. Ostatnio sam dostałem z głowy uderzenie, pękł mi łuk i tak naprawdę co by mnie wyeliminowało z dalszej walki w turnieju. I myślę, że dużo walk będzie się kończyć przed czasem przez to, w sensie dużo walk będzie się kończyć dla zawodników. Turniej będą odpadać z turnieju, bo będą mieli kontuzję po prostu, bo jednak łatwo o zderzenie głowami w boksie i wtedy szybko wszystkie łuki pękają, no niestety. No nie wyobrażam sobie jeszcze tego, jestem ciekawy jak to będą, może katmeni będą duże pieniądze zarabiać i będą szybko szyć w ciągu minuty w narożniku, no nie mam pojęcia jeszcze jak to będzie wyglądać. I znowu rozmawialiśmy o zdrowiu, zdrowia ci życzę Tomku, bo i odpoczynku przede wszystkim i tego, żebyś sobie poukładał rzeczywiście tą swoją przyszłość sportową i wrócił w jak najwyższej formie, jak najszybciej. Serdecznie ci tego życzę. Dziękuję bardzo.